wtedy gry były robione typowo pod dzieci, nawet jeśli miały takie rozwiązania jak Castlevania oparte o horrory, no to dla dzieciaków kiedyś było pociągające. Oglądaliście takie rzeczy jak Gęsia Skórka, będąc dziećmi? No pewnie, że oglądaliście, każdy to oglądał. Siadało się do telewizora, jak rodzice nie patrzyli, bo ta godzina tam 22, jakimś sposobem wydębione słuchawki, żeby móc oglądać w telewizorze na słuchawkach, żeby rodzice się nie obudzili, czy tam nie weszli ci do pokoju już po tym, jak powiedzieli dobranoc. Ja miałem telewizor w pokoju, także miałem przedbieg, łatwiej było. Wielki kineskopowy telewizor, miał taki zdejmowany panel z przodu, tam były przyciski typu włącz-wyłącz, jakieś dostrajania i inne takie rzeczy. Taki zdejmowany panel i w tym panelu też był jack. Można było podłączyć normalnie do tego telewizora słuchawki. Się podłączało słuchawki i włączało się Gęsia Skórka, to chyba był Fox Kids jeszcze, Jetix albo coś takiego. No i to było takie, można powiedzieć, horrory w wersji dla dzieci. Wiele dzieciaków na pewno oglądało Gęsią Skórkę, bo po prostu kręciły nas takie rzeczy. What the fuck? No co, trzy poziomy już zrobiliśmy? Trzy? Chyba trzy. Gonimy Drakulę dalej, już prawie jesteśmy w jego zamku. Ciekawe, kiedy ta gra zacznie się robić trudna. Nie wiem, czy pamiętacie, prawie na pewno pamiętacie, że każda Castlevania ma taki newralgiczny moment, kiedy przestajesz się zachwycać tym, jakie ło, ale fajny klimat, ale fajne sprite'y, o, przeciwnicy inspirowani horrorami, ło. A zaczyna się ten moment... Rozumiecie? Kto ogląda moją serię, na pewno wie. Bo jeśli oglądaliście Castlevanię u ludzi, którzy umieją grać w Castlevanię, no to na bank nie było tam aż takiej frustracji, nawet jeśli opisywali, nie? Ale jeśli ktoś gra w Castlevanię po raz pierwszy, czyli jeśli sami to robiliście, albo... i oglądaliście u mnie, na przykład, no to ewidentnie pamiętacie, jak pierwsza Castlevania tak naprawdę około trzeciego poziomu robiła się trudna. Też na dobrą sprawę to dopiero przedostatni poziom, tam gdzie była śmierć. Grasz w Castlevanię i po raz kolejny śmierć nie daje ci się pokonać? To była prawdziwa... Okej. Czy straciłem continue? Zaraz stracę. Tam gdzie pojawiała się śmierć, to był dopiero prawdziwy endurance test. I faktyczny test umiejętności, który frustrował ponad wszelką miarę. No okej. Mogłem się spodziewać, że to się wydarzy. W końcu te zielone platformy już tu były. Uwielbiam zniszczyć te szkielety. Jest takie satysfakcjonujące, jak oni się rozpadają. Może coś ciekawego? W sumie przynajmniej jakaś broń. Dopóki nie ma do przeciwników, to nie ma też problemu. Mogę sobie łazić w taki sposób po tych platformach. Jak się pojawia przeciwnik, od którego musiałbym zrobić unik... On... Czemu ja się daję na takie proste sztuczki? Dzięki rozwiązaniu, jakim były continue, skończone... Żeby naprawdę ukończyć kontrę, trzeba było się naprawdę natrudzić, szczególnie jako dziecko. No, nie oszukujmy się, wtedy gry były robione typowo pod dzieci, nawet jeśli... miały takie rozwiązania jak Castlevania oparte o horrory. No to dla dzieciaków kiedyś było pociągające. Nie wiem, na pewno oglądaliście takie rzeczy jak Gęsia Skórka, będąc dziećmi. No pewnie, że oglądaliście, każdy to oglądał. Siadało się do telewizora, jak rodzice nie patrzyli, bo nie wiem, ja to akurat miałem bardzo mało lat, jak Gęsia Skórka leciała. Rodzice nie patrzyli, siadałeś do telewizora, godzina tam 22. Jakimś sposobem wydębione słuchawki, żeby móc oglądać w telewizorze na słuchawkach, żeby rodzice się nie obudzili, czy tam nie weszli ci do pokoju już po tym, jak powiedzieli dobranoc. Ja miałem telewizor w pokoju, także miałem przedbieg, łatwiej było. Kto nie miał, to pewnie miał trudniej. Ale jakieś słuchawki, pamiętam, bo to wielki kineskopowy telewizor, znaczy co powiem, miał taki zdejmowany panel z przodu, tam były przyciski typu włącz-wyłącz, jakieś dostrajania i inne takie rzeczy. Taki zdejmowany panel i w tym panelu też był jack. Można było podłączyć normalnie do tego telewizora słuchawki. Się podłączało słuchawki i włączało się Gęsia Skórka, to chyba był Fox Kids jeszcze, Jetix albo coś takiego. Chociaż nie jestem pewien. No i to było takie, można powiedzieć, horrory w wersji dla dzieci. Wiele dzieciaków na pewno oglądało Gęsią Skórkę, bo po prostu kręciły nas takie rzeczy. What the fuck? Co jest creepy shit?
Czy ja mogę... Gość mi trochę nie dał... No nie, no przecież... Nie! Jesus H. No. Dobra, jesteśmy z powrotem. Próbuję ją zabić po prostu szybko, bo ja nie wiem jak unikać tych ataków, bo nie ma... Dobra, udało mi się ją szybko zabić. Bo nie widzę w ogóle sposobu, żeby... Idziemy dalej? Żeby unikać tych rzeczy spadających. Nie mam tutaj żadnych wślizgów ani szybkich dodżów. Dobra. Komuś nie pykło. What the fuck? Co jest? Halo? Zapomniałem o tym. Aż fuck. No bo oczywiście, tak jak wspomniałem, oglądałem Jamesa Rolfiego swego czasu, więc... Kojarzę ten, że ten poziom istnieje. Ale robi jeszcze większe wrażenie, jak sobie do niego doszedłem i się zdziwiłem, że on tu jest. To się nagle zaczęło kręcić. Nice. Podoba mi się to. Zmieniłem po co lądować na tej platformie chyba, co? Będą skończone zasoby przeciwników, czy... Ja nie wiem w takim razie, co mam zrobić. Jeszcze raz. A, od początku. Dobra, to widzimy się na miejscu. O, mogę wydłużać ten bicz. Fajnie. Bo ja mogę tak stać się bronić przed tymi meduzami. Żaden problem. Tylko jak długo i po co? Okej. Ma sens. Obroniłem się wystarczająco długo po prostu. Jak długo i po co? No to ty już wiesz. Okej, dzięki. Przydał się ten most. Tylko, że trochę nie mam bonusów teraz. Dajcie mi bonusy. No jakby tamten poziom nie był wystarczająco fajny, ale teraz mamy poziom, który jest praktycznie w 3D. Wtedy jeszcze nie było 3D. Konsole jest 16-bitowe, Nintendo... Super Nintendo i Sega Genesis... nie były w 3D. Nieprawdopodobne, bo to naprawdę wygląda jak w pełni 3D poziom. Znaczy no idę oczywiście, mówimy o tle, więc można łatwiej to zemulować, ale... Niesamowite, że zostało to wyciągnięte na tej konsoli, dodając do tego to, jak ta gra w ogóle wygląda w całości i że pewnie jest całkiem długa. To te środowiska, które zostały tu zbudowane, są naprawdę niesamowite. Wow. Jestem pod wrażeniem niemałym. Serio? Moim zdaniem nie powinien mnie dziabnąć, ale dobra. Aha, zginę! W sumie to było do przewidzenia. Rozpieszczony jak dziadowski bicz i mu się w głowie przewraca. Dobra, teraz nie. Teraz mnie to zabije. Teraz bijemy nietoperze. Teraz. Go! Go! Dobra, walić tego niedoperza. Nie chciałem, żeby mnie coś zgniotło. Nie. Tu! Dobra, mamy to. Dobra. Teraz tak, kiedy... Muszę wejść wyżej. Ale nie wiem, czy mam jechać wyżej.
Chyba tak. O, nic ciekawego. Znaczy, miałbym broń, ale... I to najlepszą w grze, ale... Chociaż na razie na bossów chyba najczęściej potrzebowałem... Czego? Topora. To ciekawe. W których poprzednich grach raczej był przeze mnie wyśmiewany wręcz. Zabawne. Nie no, nie przejmuję się, co tam za bonusy leżą. Serio, nie obchodzi mnie to. Chcę wjechać na górę. Nie wiem, jak wysoko jedziemy. Zresztą się okaże, że kręcimy się w kółko na dobrą sprawę. Nie, ale niemożliwe, bo... Dalej są nowe świeczniki. No chyba, że to jest taka hamuwa, że się jeszcze respią świeczniki, ale nie sądzę. Teraz będzie dłuższe. O! To było stresujące. Lecimy dalej. Myślałem, że może chociaż ścianę rozwalę. Pamiętaj, że oni plują teraz z nosów, a nie z twarzy. To kolejny boss? No nie gadajcie. Już walczyłem z bo... Co to jest? O, dobra. Kostka brukowa. W przeciwieństwie do poprzedniego, tutaj da się spokojnie unikać jego ataków, więc... Haha! Gin! Co? Gin, powiedziałem! Czuję drugą formę. Kolejny poziom zrobiony. Naprawdę jestem ciekaw, ile ich tu jest. To jest 4-4. Ja obstawiam tak, zdycha będzie, co? No droga już do zamku. Standardowo ptaki zrzucające te wredne małpy. Hunchbacki. Tutaj to są jakieś gremliny chyba bardziej, ale... Jeszcze to zaś lata tu. Idziemy w lewo. Let's go. Okaże się, że będą z tego jakieś szybkie dwa odcinki z bani. Nie, Castlevania każda ma jakieś trudne momenty. Nie ma nawet opcji, że ona będzie łatwa do samego końca. Nie do samego końca, nie? Będą jakieś bossy na bank, które sprawią mi problem. Muszą być. Dalej gramy w Castlevanię. Już się zdążyłem przyzwyczaić do tego, jak niesamowita jest tutaj oprawa graficzna w porównaniu do poprzednich przypadków. I trochę mniej mówię przez to. Muszę się przestawić na komentowanie rzeczywistości.
Ale creepy ambient. Już taki... tak jakby naprawdę nie było tutaj muzyki, a tylko taki dźwięk, który ma robić atmosferę. Może to dziwne, ale mi się to kojarzy, nie wiem czy graliście kiedyś dawno temu taka strzelanka Mortyr się nazywała, pierwsza scena z... pierwsza scena wejściówka do gry z takim zegarem, taka muzyka w tle grała, bardzo odcisnęło się to na mojej pamięci, bo grałem w to jak byłem dzieckiem. Co mi się czas kończy? Co znaczy mi się czas kończy? Aha, bo to było doliczone jakby do poprzedniego poziomu jeszcze, żeby tu przejść. Okej. To faktycznie zajęło mi całkiem długo. No dobra, to lecimy do Drakuli. W takim razie widzę 4 poziomy tu, w zamku. Ty wstaniesz, prawda? W ogóle bardzo ciekawy specimen, Mortyr. Nie wiem skąd ta gra się u nas wzięła. Mortyr 1 przynajmniej. No bo Mortyr 3 to nawet tam się coś odbił. W sensie, że to była jakaś taka gra, która była w miarę znana, ale Mortyr 1? To była gierka, która nie wiem gdzie skąd się pojawiła u mnie. Ale był taki czas, że naprawdę dużo osób ją miało i w ogóle nie mam pojęcia skąd i dlaczego. Bo to nie była jakaś popularna gra chyba. To po prostu jakoś tak trafiło. To nie jest żaden Return to Castle Wolfenstein. Jakiś Doom, wiecie, nie z tych popularnych strzelanek, Medal of Honor. To jest jakiś taki specimen, który był niezrozumiały, był trudny i źle skrojony moim zdaniem. Tak jak myślę o tym z perspektywy czasu. Ale z jakiegoś powodu przeszedłem tę grę naprawdę wiele razy. Dźwięk tego bujającego się... Co mam zrobić? Wskoczyć na to? Aha. Dźwięk tego bujającego się wahadła, które brzmi jakby miało się rozpaść, plus ta atmosferyczna muzyka i z jakiegoś powodu migające czerwone światło. Strzelam, że to od świec ma być, ale wygląda jakby coś miało się zaraz wydarzyć. Oh fuck. Ach, fuck. Serio, dałem się zabić normalnie? Dobra, okej. Okay. Jesteśmy z powrotem. Cordy! Cordy Jumper! Cordy Jumper. Ten się szybciej buja. Cordy, co ty wyprawiasz? Jeszcze raz. Dobra, udało się. Chciałem się skupić na chwilę, bo naprawdę robiłem jakąś dziwną manianę. Jeszcze brakuje, żeby tu przeciwnicy zaczęli jeszcze latać, to by było super. No. Nie. O Jezus, dobra. Chodź tu. Żyrandolku. A to są mniejsze chyba te... Co? Mniejsze są. Wydaje mi się, że są mniejsze. O! Widzieliście? Ja wam to przybliżę, jak tam stópka mi już ledwo dotknęła tego. Dziękuję ci. Fortuno. To nie sponsor. To nie jest film sponsorowany. Fortuna mnie nie sponsoruje. Ja nie mam sponsorów, ja mam 100 subskrypcji. A się odbija od ziemi jeszcze. Ale wredne. Nie wierzę. Znaczy to jest, w sumie jakby się nad tym zastanowić, to jest naturalna ewolucja tych spadających wcześniej. Ale kto by pomyślał, że faktycznie ktoś to zrobi?
proszę, dajcie mi to. Co to jest? Będzie za mną latał teraz kolorowy ekran? Super. Tego potrzebowałem. Da się to zabić? What the fuck? Dobra, da się to zabić. Jakieś widma biegają. Ja przyznam szczerze, że momentami to nawet mnie jumpscare'ują te rzeczy. Może mnie nie zabijają tak na zasadzie, że jestem w totalnym szoku. Ale zdarza mi się przestraszyć. To spadnie, prawda? Nie? Okej. Już czekam na jakieś spadające podłogi znowu. Jestem przygotowany mentalnie na to, że zaraz się wkurzę, bo spadnie mi coś spod... Posunie mi się coś spod nóg. I love it. Uwielbiam nietoperze. Nietoperze są super. Osoba, która je wymyśliła, to najlepszy producent gier. Najlepszy projektant przeciwników. Szybkie klikanie. Czy one się zespełnią znowu? Tak. Jezus, jeszcze tamten nie ścigał przez całą mapę. Naprawdę zespełniacie mi ich od zera. Wszystkich? Tych też? Wcześniej tak nie było. Za okrutne pomieszczenie. Teraz jump, jump. Dobra. Przynajmniej przeszliśmy ekran, jest dobrze. Fajna muzyka. Trochę taka niezdecydowana, czy chce być straszna, czy... bardziej taka detektywistyczna, thrillerowa. Ale to jest jeszcze lepsze. Bo to jest jednocześnie gra akcji, to nie jest horror, to jest gra akcji. Więc bardzo fajny efekt to robi. Co to jest? Czy ja chcę wiedzieć, co z tego wyjdzie? O, trum na mnie goni! Hit. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. To będą spadające. Jak ja bym to ograć dobrze? Nie wiem. Grunt, że się w ogóle udało. Teraz już mnie przynajmniej nie zaskoczyła. Czy to jakiś boss już się powoli zbliża? Nice. Czerwony, okej. Okay. Git. Uuuu, szkielet z biczem. Na Simona z biczem. Simona Belmonta, mnie. I moją krwawicę. Przyrzekam, że jeśli któryś z tych biczowników mnie trafi, to usunę tą grę. Zaraz po pokonaniu Drakuli. Uznam, że nie zasługuje na miano Simona Belmonta. Co tu się... Ja coś zabiłem, ale ja nie wiem, co by mi to zrobiło, gdybym tego nie zabił. Złapało mnie po prostu. Nie wiem, czy to coś robi na dobrą sprawę. Rozumiem, że to ma po prostu nieśmiertelnego kościotrupa i... może mnie zabić. Który może mnie zabić, jeśli mnie utrzyma ta ręka wystarczająco długo. Ale ta ręka nie utrzyma mnie wystarczająco długo, bo ginie na jednego strzała. Trochę lipa. Nie chcę. Kręcące się trumny mnie nie kręcą. Idę stąd. Nie? To boss, prawda? Wiggle, wiggle, wiggle. Tu.
Co to jest? Serio teraz tu? Okej, teraz para tańczy. Dwa strzały, dobra. No nie, i pod stół! No to wredne małpy! Dobra, mogę je tak zniszczyć. Poprzednio nie mogłem dotknąć tej... Nie mogłem trumny dotknąć. Więc myślałem, że tego stołu też nie mogę, muszę go najpierw aktywować. O. One up! Tego się nie spodziewałem. Czy kiedykolwiek był one up w Castlevanii? Zakładam, że to pomieszczenie z prawej to walka z bossem. To potem mi ten one up. Co to będzie? Już śmierć? Nie, śmierć za wcześnie na śmierć. Ale fajna muzyka. Całująca się para. Mega. Mega. Bardzo fajne. Bardzo, bardzo fajne. Szkoda, że nie mam żadnej broni na nich. Niestety. O, będzie łano. Dobrze. Chyba stwierdzili, że po prostu to jest fajna walka i warto ją powtarzać. Bez użycia broni. Dla mnie git. Bo jest naprawdę fajna. No, mógłbym tak robić, że skakałbym, uderzał, potem znowu skakał z drugiej strony. Ale stwierdziłem, że jak mam dużo życia, to ich zraszuję. Generalnie raszowanie jest bardzo popularną techniką w tej Castlevanii, w ogóle w Castlevaniach. I moim zdaniem nie powinno być to rzeczą. To jest coś, nad czym warto by było od razu popracować. Żeby po prostu nie dało się bossa zraszować. Tracąc przy tym oczywiście sporo życia, które i tak się odzyskuje na koniec walki z bossem, więc...